W tym filmie spróbujemy obliczyć, jaka jest pochodna logarytmu naturalnego. Ile to będzie? No i to się okazuje łatwe zadanie, jeżeli przypomnimy sobie, że funkcja logarytm to jest funkcja odwrotna do funkcji wykładniczej. Czyli jeżeli y to jest logarytm naturalny z x, no to co to znaczy, że to jest logarytm? Logarytm odpowiada na pytanie, do jakiej potęgi muszę podnieść podstawę logarytmu. Dla logarytmu naturalnego tą podstawą jest e, żeby dostać x. I y to znaczy ten wykładnik. Czyli jeżeli teraz e podniosę do tego wykładnika, no to zgodnie z definicją logarytmu dostanę po prostu x. Więc w tym sensie te funkcje są do siebie odwrotne. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna są do siebie odwrotne. No i jeżeli teraz przypomnimy sobie, że umiemy obliczyć pochodną funkcji wykładniczej, akurat dla podstawy e to jest po prostu e do y. To jest jedyna taka podstawa przy której to zachodzi, że pochodna e do y to jest po prostu e do y, da za to lubimy właśnie liczbę e tak bardzo. No więc jeżeli to wiemy, to pochodną tego już jest bardzo łatwo liczyć. To jest dobry moment, żeby zatrzymać odtwarzanie filmu i spróbować dokończyć to zadanie samodzielnie. No właśnie. No jakie jest dokończenie tego zadania? No możemy tak jak w poprzednich filmach, tam gdzie obliczaliśmy funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych, napisać to w ten sposób, że zróżniczkujemy obie strony tego równania, które ja teraz tutaj przepiszę w takim razie. E do Y równa się X. I obliczę pochodną po X tym razem, obu stron tego równania. Tutaj liczyłem pochodną po Y. Pochodna po Y E do Y to jest po prostu E do Y. Tutaj jak liczę pochodną po X, to muszę obliczyć pochodną funkcji złożonej. Bo mamy E do Y, a Y jest funkcją X. No to pochodna funkcji zewnętrznej to będzie po prostu E do Y. Może wezmę inny kolor e do y razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli pochodna y. A po prawej stronie mamy pochodną x po x, to jest po prostu 1. No i teraz wystarczy podzielić obie strony przez ten czynnik e do y, żeby znaleźć wzór na tę pochodną, która nas interesuje, czyli dy po dx. To jest to, co chcemy obliczyć, no bo y to jest logarytm z x. Czyli to jest 1 przez e do y, a e do y to jest z kolei równe x po prostu. Czyli dostajemy, że to jest 1 przez x. No i to jest koniec zadania. tak? Mogę już tutaj zmazać ten znak zapytania i napisać, że ta pochodna jest równa po prostu 1 przez x. To jest to, co chciałem tutaj znaleźć. Pochodna logarytmu naturalnego to jest 1 przez x. No i tutaj obliczyłem to korzystając ze wzoru na pochodną funkcji złożonej. No można to też obliczyć korzystając ze wzoru. Na pochodną funkcji odwrotnej. To jest takie twierdzenie, które w wielu podręcznikach z analizy matematycznej znajdziecie. I ona mówi, że pochodna funkcji odwrotnej to jest 1 przez pochodna samej funkcji wzięta w odpowiednim argumencie. W argumencie y równym f do minus pierwszej od x. Tyle nam mówi ten wzór. No i w naszym przypadku stosujemy go do funkcji f od y, tak jak jest tutaj napisane, równej e do y, czyli f do minus pierwszej od x, to jest logarytm naturalny z x. Dla takiej sytuacji stosujemy tutaj ten wzór. No i to, co tu wychodzi, to jest dokładnie tutaj napisane, no bo tak naprawdę to, co my tutaj zrobiliśmy, to jest... Dokładnie to samo, co jest w tym wzorze. Obliczyliśmy 1 przez pochodną funkcji wykładniczej, no czyli 1 przez e do y. Wstawiliśmy zamiast y, f do minus pierwszej od x. Czyli za, za y wstawiliśmy logarytm x, e do logarytmu z x, to jest po prostu x. No ale to, co chciałbym jeszcze tutaj zrobić, to pokazać interpretację geometryczną tego wzoru, która mi się wydaje bardzo ciekawa i pouczająca. Otóż jak narysujemy sobie wykres funkcji f od... Y lub f do minus pierwszej. No, jeżeli tutaj na osi poziomej będę miał x, to muszę narysować tutaj wykres funkcji logarytm z x. Tutaj mamy jedynkę. Wykres funkcji logarytm wygląda jakoś tak. No, jeżeli teraz wezmę sobie styczną do tego wykresu w jakimś punkcie, powiedzmy, że tutaj biorę styczną do wykresu, to pochodna funkcji f do minus pierwszej, czyli Logarytm z x w tym punkcie, to jest nachylenie tej stycznej. No i to twierdzenie mówi nam, że to nachylenie jest odwrotnością nachylenia funkcji, nachylenia stycznej do funkcji odwrotnej. No bo co to jest funkcja odwrotna? Jaka jest interpretacja geometryczna funkcji odwrotnej? No po prostu zamieniamy rolami argumenty i wartości. Zamieniamy x z y miejscami, więc to nachylenie delta y przez delta x zamienia się na nachylenie, na nachylenie delta x przez delta y, dlatego tu jest ta odwrotność. No I trzeba to wziąć w odpowiednim punkcie. Czyli jeżeli tutaj mamy jakiś punkt X, to tutaj mamy punkt Y równy f do minus pierwszej od X. Trzeba wziąć w odpowiednim punkcie, dokładnie w tym w tym samym punkcie należy brać to nachylenie. No i to jest właśnie interpretacja geometryczna tego wzoru, który mówi, że po prostu jak bierzemy funkcję odwrotną, to zamieniają się rolami argumenty i wartości, więc nachylenia stycznych po prostu stają się swoimi odwrotnościami. Taka jest interpretacja geometryczna tego wzoru. Tak czy inaczej, nasze zadanie, które polegało na tym, żeby obliczyć pochodną logarytmu, zrobiliśmy już dawno i pochodna logarytmu z x jest 1 przez x.